Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kanału, który oczywiście w pełni skupia się na motocyklach, ale te dziś schodzą trochę na drugi plan. Będą tłem do genialnych widoków, a dźwięki ich układów wydechowych jedynie soundtrackiem do opowieści o bohaterze tego filmu, a jest nim kraj, o którym utrwalone miałem jedynie masę stereotypów. Niestety, nie wiedzieć czemu w większości tych negatywnych. Mapa pokazywała 13 minut szybciej. Skręć w lewo. A to żeśmy skręcili. Także ten. I to, nie wiem, jestem ciekawy, czy pojedziemy, będzie nas prowadziło górą, czy jednak w dolinie. Na razie jedziemy w dolinie. Zakrętów jakichś nie ma, więc nie będzie się pieło to w górę jakoś strasznie. Ale miejscowi jakoś dziwnie na nas patrzyli. Oby nie było gorzej, powiem ci, bo wiesz to. I z każdym dniem pobytu, kolejnymi doświadczeniami, z każdą nowo poznaną osobą, te zacierały się w mojej świadomości, pozostawiając wspomnienie genialnego, adwenturowego miejsca, w które wrócić trzeba będzie jeszcze nie raz. Zapraszam was w podróż po Rumunii. Myślę, że każdy motocyklista, gdy słyszy Rumunia, myśli transfogaraska, transalpina, jednym czy dwuśladem, nie ma znaczenia. To podobno najlepsze drogi w Europie, które trzeba przejechać. No dobra, ale dlaczego? Świetne winkle, piękne widoki? Przecież są jeszcze wyższe i bardziej spektakularne Alpy, na przykład Przełęcz Stelvio i cała masa odchodzących dróg. Bałkany, a tam Albania, Czarnogóra czy Chorwacja. Tak on jak offroadowo. Dlaczego więc akurat o Rumunii słyszy się zawsze taką opinię? To wyjaśni się w trakcie tego filmu, ale na początku zacytuję słowa Aliena, który swoją drogą szykuje całą podróżniczą serię z tego kraju o tytule Rumunia, kraj, gdzie niemożliwe nie istnieje. A o co mu chodziło? Nasza przygoda zaczyna się w małej, malowniczo położonej wiosce, nieopodal jeziora Bikas. O ile sama wioska przywodzi na myśl typową polską wieś w latach 80., tak jezioro Bikas to odpowiednik bieszczadzkiej Soliny, również tego okresu. Jest infrastruktura turystyczna skupiona w okolicach ogromnej tamy, a tych w Rumunii jest jak psów. Tak bardziej swojsko, spokojnie, czuję, że czas płynie tu wolniej. Nie brakuje miejsc z biwakami na dziko, z których Rumuni bardzo ochoczo korzystają. Ale nie to mnie i Michała tu sprowadziło. Ponad 100 km krętej zabawy na bardzo, ale to bardzo dobrej jakości czystego asfaltu. I tu pierwszy sygnał, że Rumunia to kraj idealny dla motocyklistów. Coś, co na początku nie mieściło mi się w głowie, a z każdym dniem utrwalało. Kierowcy w tym kraju są doskonale świadomi, czego szukają tu motocykliści. Zrobić ci miejsce do wyprzedzania? Nie ma problemu, zawsze. Nawet zwolnię, by ułatwić ci ten manewr. Sygnalizując przy okazji kierunkiem, że masz drogę wolną. To niebywałe, pełna symbioza na drodze. Wiecie, wszystko w granicach rozsądku, bez chamskiego wymuszania po naszej stronie, czy łaski z tej drugiej strony. Co widać było, gdy zatrzymaliśmy się przy tamie, pozdrawiający nas mijani wcześniej kierowcy, czy lokalsi zagadujący o motocykle, a w trakcie rozmowy podpowiadający jeszcze lepsze drogi do przejechania. A propos lepszej drogi. To nieopodal samego jeziora czekało nas kolejne, niemałe zaskoczenie. Thank you.
naszpikowana zakrętami, zwieńczona serpentynami około 10-kilometrowa asfaltowa nitka wijąca się w sąsiedztwie potoku przez majestatyczny wąwóz. Na każdym pokonanym metrze dostarczający zapierających dech w piersiach widoków. Rumunia to kraj, gdzie niemożliwe nie istnieje. Odzwierciedleniem tego hasła jest właśnie ta droga, określana mianem najlepszej w Europie. Czemu? Zacznijmy od początku. Ranek w historycznej Transylwanii, kilkanaście mało pasjonujących kilometrów w gęstej mgle i nagle przebijające się promienie słońca. W oddali wyłaniająca się wieża kościelna, choć wyobraźnia maluje mi tutaj zamkową basztę rotem z filmów. Szeroki obiektyw kamery niestety tego nie odda, ale klimat był, uwierzcie mi. Kawałek dalej ustępująca mgła odkrywa przed nami cel podróży. Najwyższe pasmo górskie rumuńskich Karpat, skrywające wśród swych szczytów drugą najwyżej położoną drogę w tym kraju. W mgnieniu oka gęste zalesienie zasłania nam widok gór, a w zamian odkrywając zakręt po zakręcie tą genialną drogę. Nie wiem, a może tak dobrze bawiliśmy się w trakcie jazdy, bo była to chwila i naszym oczom ukazało się to. Kilometrów asfaltowej perfekcji, którą Ceausescu zbudował jako trasę ucieczki przed inwazją Sowietów. Ale jest konkret, tak samo jak ta droga. Jaki był, taki był ten, jak on się nazywał, Ceausescu, tak? Ale no trzeba mu przyznać, to jest jakieś, to ma wyraz, to jest coś fajnego, to jest kurde dyktator, nie? A nie to co nasza mała kaczka. 6000 ton dynamitu i oficjalnie 40, nieoficjalnie ponad setka istnień ludzkich pochłonęła ta budowa. 27 wiaduktów, 830 mostów i najwyższy punkt drogi, przy okazji najdłuższy w Rumunii tunel, na wysokości 2042 metrów nad poziomem morza. Tego trzeba doświadczyć i zobaczyć samemu. Cytując Jeremy'ego Clarksona, droga ta wygląda jakby najlepsze zakręty z najlepszych torów wyścigowych na świecie połączono, by stworzyć jedną nieprzerwaną, szarą wstęgę motoryzacyjnej doskonałości. I co tu dużo mówić, podpisuje się pod tym ręcami i nogami i także kołami motora. A to nawet nie wszystko, co najlepsze w transfogarskiej, ale do tego jeszcze wrócę. Make video from you, boss, but you very fast. Come on, let's go before it gets done. Tymczasem, fun fact, miśki transfograskie są wszędzie, na ogół spokojne i przyjazne, niemniej w obcowaniu z naturą czasem trzeba być ostrożnym. Tu gościu dosłownie leje przy drodze, a tu mama miś idzie sprawdzić, czy jest on potencjalnym zagrożeniem dla jej małych. Widok przerażonej miny tego typa bezcenny. Pytacie się nas, czy to ciężka praca? Robić kontent motocyklowy? Nie! Patrzcie, cały dzień tak. Leży i się opindala. Thank you.
Rumunia serwuje nam zupełnie inne doznania. Asfalty nadal poskręcane niczym kamera w jelitach przy kolonoskopii, ale nawet flora tak jakoś inaczej wygląda. O ile na tras Fogaraski od północnej strony podjeżdżając nie trzeba czekać długo na spektakularne widoki, bo pochłania nas gęsty las, którym szybko nabieramy wysokości i momentalnie doświadczamy niezapomnianych doznań wizualnych. Transalpina z tego samego kierunku powolutku buduje napięcie, przebija się przez małe miejscowości, w których co ciekawe miejscowi zdecydowanie nie mają jeszcze dosyć motocyklistów. Stan. Pasuje Romainę. No kurde, tak jest. Tak jest. Rewelacyjny kraj. Rewelacja. Po raz kolejny Rumunia udowadnia, że to kraj, gdzie niemożliwe nie istnieje. Zobaczcie, jaka maszyna. Koło zapasowe, porządna marka. To jest to. Nie wiem, jak to dobrze opisać. Ten klimat jest tutaj jakoś troszkę inny. Wizualnie to wygląda inaczej. Droga też często w lesie, ale jakoś tak bardziej odkryta. Dojazd do tej najciekawszej części strasznie mi się dłużył, ale powiem wam, to co zobaczycie na szczycie jest absolutnie niebywałe. Na prostych by nam odeszli w mgnieniu oka, tak, ale na zakrętach, kurde, tak, robiliśmy ich tarkami. Mi się wydaje, że ten drugi Honda w Rotmansie jechał, że on w pewnym momencie tak patrzył po lusterkę i był zdziwiony, że my już siedzimy na ogonie cały czas. Możliwe. Że o co kaman? A jak on się układa w ogóle na tym zakrętach? Nie, to jest spokój. No ja pierdzielam, co za scenaria. Odcinek właściwy tej drogi ciągnie się kilometrami praktycznie po szczytach gór. Tu warto podkreślić, to jest najwyżej położona w Rumunii droga kołowa. Niestety z Michałem nie przejechaliśmy całości. Końcówka września to niestety krótkie dni, więc na wszystkie atrakcje zwyczajnie zabrakło nam czasu. A jak wiecie, jesteśmy raczej offowi. W sensie asfalt jest fajny, ale błoto wciąga w offroad. A w Rumunii proste zasady. Zasady jazdy po rumuńskich drogach są proste. Jeśli widzisz fajną, wolną czy leśną drogę, nie stoi tam żaden zakaz szlaban, to znaczy, że możesz tam wjechać. Więc zapraszam do zabawy. I tym sposobem dochodzę do sedna tematu. Dlaczego moim zdaniem Rumunia jest tak pożądanym przez motocyklistów miejscem? Dlaczego te drogi można uważać za najlepsze? Z jednej strony niesamowite, asfaltowe, znane wszystkim odcinki. Do tego cała masa mniej rozreklamowanych, ale równie dobrych dróg. Przełęcz Bikas to przecież nie jedyna w tym kraju. Do kompletu dorzućmy offroad, którego nie musicie szukać. Kiedy jeździsz w Rumunii, nigdy nie wiesz, kiedy jakaś wioskowa droga skończy się tym. Wiecie, że na tras Fogaraski równolegle ciągnie się odcinek rumuńskiego TETA? Wjechać na niego można przy tamie nad jeziorem Widraru. I zapewniam was, a doświadczyliśmy tego na własnej skórze, to nie jest odcinek jak w Polsce, że i sportem przejedziesz. No niestety, nie na tych motocyklach, nie tam. To naprawdę kawał wyzwania. Jadąc offroadami, na trasie nikt nie patrzy na ciebie krzywo. Że niby coś niszczysz, hałasujesz. Oczywiście, jeśli robisz to z zachowaniem rozsądku. Napotkana osoba niejednokrotnie, mimo bariery językowej, pozdrawia, zagaduje z zainteresowaniem, podpowiada ci, gdzie masz jechać, żeby było jeszcze fajniej. W całej Rumunii tak naprawdę to ma miejsce. Mam wręcz uczucie, że motocykle są tutaj pretekstem do nawiązywania nowych znajomości. Na szczycie Transfogaraskiej spotkaliśmy grupę motocyklistów z Polski, w tym ziomka z moich rejonów na WWL, no i Wojtka, znajomego z forum Rometa.
pozdrawiam chłopaki. Przy największej rumuńskiej tamie, znanej m.in. z Top Geara, zapoznaliśmy Dimę, Kazacha, na Hayabusie, z którym zaprzyjaźniliśmy się, a rozstaliśmy dopiero następnego dnia na Transalpinie. Jakaś paróweczka by się przydała. Co? Jakaś paróweczka by się przydała. One tam za darmo nie przychodzą tutaj. Generalnie dążę do tego. Jeśli się zastanawiałeś, czy Rumunia to dobry kierunek, nie myśl, tylko działaj. Daleko nie jest, drogo też nie. W tym kraju przepisy są po to mniej więcej, by wyznaczyć zasady poruszania się po drogach. Nie przeginasz pały, nikt się do ciebie nie przyczepi. Wiecie, że cała Transfogaraska ma ograniczenie do 40 km na godzinę? Tym akcentem kończę dzisiejszą opowieść. Po więcej zapraszam do Michała, dokładniej urys temat tego państwa, także od historycznej strony. A ja dziękuję za oglądanie, z góry dzięki jeśli pozostawicie znak po sobie pod tym filmem. No i przy tej okazji najlepszego w nowym roku i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Właśnie Michał komentował, w jakiej to dziurze mieszka i że zmieni zdanie na ten temat, bo dziura to jest dopiero to. Zobaczcie, na przystanku siedzi dziewczyna, tudzież kobieta, i w oczekiwaniu na busa zaczyna szydełkować. Ciekawe, ile tego szalika, czy co tam ona robi, zrobi, nim dojedzie autobus.